Następna interpelacja pana radnego Andrzeja Sitnika. Proszę o informację, kogo miał pan na myśli, używając określenia stare pierniki, podczas dni siedmic, witając gości i mieszkańców. Przytaczam wypowiedziane przez pana słowa. To, co te stare pierniki robią w tym mieście, to dla was. Panie radny, ja jestem zachwycony pana interpelacją, bo okazało się, że byłem skuteczny. Po dwóch miesiącach od tego spotkania pan słuchał mnie uważnie i zapamiętał te słowa. Zapamiętał pan piosenkę, którą śpiewałem, zapamiętał pan to moje określenie. I o to mi chodziło. Bo wie pan, ja już jestem rutyniarzem, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. I panie radny, wiem, że decydują słowa klucze. Chodzi o to, żeby właśnie jak najwięcej ludzi zapamiętało takie wystąpienie. Ja tam miałem do czynienia z kilkunastoma tysiącami młodzieży, rozbawionej, biesiadującej młodzieży, czekającej na koncert. I wie pan, ja musiałem wejść w atmosferę tego spotkania. No i wie pan, pewnie mi się to udało, bo na filmach, na YouTube było 11 tysięcy wejść. No to też było zamierzone. Bo trzeba, żeby było o czym mówić. Ja panu powiem, jeśli chodzi o cieśle biesiadne. Moja niezapomnianej pamięci profesor od języka polskiego w Prusie mówiła nam właśnie omawiając pieśni biesiadne, pani Zbudzka Natalia, że jak ona słyszy, że z któregoś okna dobiega pieśń biesiadna realu czy ci nie żal, nie będę fałszował, to ona wie, że towarzystwo już ma porządnie w czubie. A pan popatrzy, przyjechał do nas Ojciec Święty Jan Paweł II, stanął w oknie na Franciszkańskiej i kardynał Wyszyński co mu zaśpiewał? Góralu czy ci nie żal. I od tamtego czasu ta biesiadna pieśń stała się właściwie, wie pan, pieśnią religijną, hymnem naszym, bo taka jest prawda. Pieśń biesiadna zaśpiewana w odpowiednim momencie, w odpowiedniej atmosferze, jest czymś pozytywnym, a nie czymś negatywnym. Ja tam nie zaśpiewałem, że pijmy gorzałę, bo może wodę mineralną, kolę, soczek jabłkowy. Taka, no niektórzy już próbowali mi tam sądzić, że ja byłem... Nie będę już co pijany, panie, no nie byłem, no. Pewnie, że przy takiej okazji, jak witałem gości, jak znosiłem toasty za ich zdrowie, to kiedy tak piłem, ale nie byłem panie. Jeśli ktoś chce zarzucić mnie, że ja nadużywam alkoholu, czy ja się niestosownie zachowuję, no to troszkę nie poważnie. Co mówi Siedlec? Jest wspaniała impreza. Cały region się bawi. Kochani towarzysze, wy jesteście, bo dla was to wszystko, dni Siedlec, to wszystko, co te stare pierniki robią w tym mieście, to dla was. No, dlatego mówię, ja troszkę zaniepokojony jestem tym pana pytaniem, bo ono może nie tak jest sformułowane. Co ja miałem na myśli? Panie radny, no ja się z moich myśli nie muszę spowiadać. No ja powiedziałem wszystko, co miałem tutaj do powiedzenia. A co miałem na myśli, to moja sprawa. Na pewno miałem siebie na myśli. Tak jest, panie prezydencie. Słusznie pan stwierdził, że po dwóch miesiącach, bo już kiedyś panu mówiłem, że poczucie wstydu to każdy ma w sobie. Gratuluję tym radnym, którzy znowu tak cieszyli się, prawda, bili brawo. Ja dlatego na tej sesji, panie prezydencie, bo ja mam pewnie trochę inną wartość oceny i poczucia wstydu, nie pytałem o to miesiąc temu, bo po prostu było mi wstyd. Przepraszam, ja pozwolę sobie przerwać. Zgodnie ze statutem ma pan prawo zadać trzy pytania uzupełniające. Punkt 10 naszych, znaczy
Paragraf 12 statutu, punkt 10. Nad zapytaniem udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji. Ja nie przeprowadzam dyskusji, panie przewodniczący. Przypominam, odpowiedzi były na zapytania radnych. Czy radni, kontynuując rozmowę z panem prezydentem, zadawali tylko i wyłącznie pytania, czy dochodzili do tych pytań? Jak chcę dojść do pytania? Proszę zadać pytanie. Panie przewodniczący, jak chcę dojść do pytania? Proszę zadać pytanie zgodnie ze statutem. Spokojnie. Dlaczego pan przewodniczący stosuje inną miarę do mnie, a stosuje pan inną miarę do innych radnych? Ja powtarzam, dlaczego zadałem teraz to pytanie i chcę spytać, wyjaśniając, żeby pan przewodniczący mógł w pełni zrozumieć, nie mieć pretensji. Dlatego, panie prezydencie, zadałem to po 2 miesiącach, bo spowodowane to było pana odpowiedzią na pytanie pana radnego Mariusza Dobieńskiego o bezpieczeństwie na imprezie. I wtedy pan, znowu poczucie wstydu, państwo radni, ubliżając pracownikom ochrony, stwierdził pan, że nie wie pan, z którym koniem pracownik ochrony rozmawiał. Proszę zadać pytanie, panie przewodniczący, bo stwierdził pan, panie prezydencie, że widocznie argumenty konia były ważniejsze niż pracowników ochrony. Zabieram pan głos. Oczywiście, panie przewodniczący, proszę mi nagany, a nie udzielać nagany, kiedy został bliża pracownikom. Przepraszam, po raz ostatni, proszę zadać pytanie uzupełniające. Zgodnie ze statutem. Pan jest tutaj po prostu. Panie przewodniczący. Proszę nie łamać statutu. Panie przewodniczący, wybiórczo traktuje pan ten statut tylko i wyłącznie w stosunku do mojej osoby. Więc panie prezydencie, jeszcze raz powtarzam, tylko i wyłącznie byłem zainspirowany tym, jak pan potraktował pracowników ochrony, a dodatkowo teraz chciałem się dowiedzieć, kogo pan uważa za starych kierowników, bo my radni głosowaliśmy za finansami na organizację Dni Siedlec. Więc ja rozumiem, że nie wiem, pani też uważają, że to jest adekwatne określenie, bo ja już mężczyzn o dobre imię pań radnych tutaj. Czy uważają, że było to właściwe stwierdzenie prezydenta miasta Siedlce? Wyjątkowo pozostawimy to bez komentarza, bo najważniejsze jest dobre samopoczucie prezydenta.